Łódzcy policjanci zatrzymali złodziei, którzy od kilku miesięcy seryjnie okradali mieszkańców osiedla Mileszki, informuje rzecznik Komendy Wojewódzkiej Joanna Kącka. Wstępnie mogę potwierdzić, że policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi zatrzymali w piątek 13 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego trzech mężczyzn związanych z tymi zdarzeniami. To są osoby w wieku 26, 36 i 44 lat. Wszystkie trafiły do policyjnego aresztu. Policjanci zabezpieczyli podczas przeszukania m.in. biżuterię pochodzącą z jednego z włamań. Zostały te osoby już przesłuchane i my jako policja wystąpiliśmy do prokuratury z wnioskiem o wystąpienie z kolei przez prokuraturę do sądu z wnioskami o tymczasowe areszty tych osób. Do aresztu trafił tylko jeden z mężczyzn, który był poszukiwany listem gończym w innej sprawie. Co do dwójki podejrzewanych, prokurator nie skierował wniosków o tymczasowy areszt. O sprawie włamań na osiedlu Mileszki informowaliśmy wielokrotnie. Mieszkańcy powołali nawet obywatelski patrol, który pilnował osiedla w nocy.